tej szkole spędziliśmy większość naszego życia. Tu przeżyliśmy wiele radosnych chwil, wiele się nauczyliśmy, ale jeszcze więcej przed nami. A teraz chcemy podzielić się z obecnymi na tej sali, jak to odczuwaliśmy. A że słowa nie zawsze są w stanie wyrazić to, co odczuwaliśmy, niech nam będzie wolno zaprezentować to w inny sposób. Naszą przygodę w tej szkole rozpoczęliśmy od najmłodszych lat. Nie pamiętamy jeszcze, czy to było w przedszkolu, czy w zerówce. W każdym razie bardzo się baliśmy tego, co przed nami. Wtedy prosiliśmy naszą pierwszą panią Kasię, aby tak jak mama, szybko zorientowaliśmy się, że wydawało nam się, że możemy wszystko i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Tańczą, 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 tań
żadnych odpowiedzi, pytając go o przeczytaną lekturę. Kolega z ławki mógł powiedzieć tylko jedno. Niestety Olek, tak jak reszta klasy, wiedział, że Dominik polegnie. Wtedy pani Gosia mogła zrobić tylko jedno. Niesamowite były też lekcje z panią Marią.
jeszcze jedną szansę. Pytają więc o żuczki. Niestety, jak się nie wie nic o żukach, trzeba ratować się odpowiedzią o innych owadach. Dziękuję.
noszenie butów zmiennych, a w szczególności pani Basia. Kiedy zobaczyła, że Artur ich nie ma, często go upominała. Który zawsze nas wspierał i starał się nas zawsze wysłuchać. Często mówił do nas orły, sokoły, bażanty. Mieliśmy z nim tyle przedmiotów, że zarówno on, jak i my zastanawialiśmy się, co mamy danego dnia. Na przykład na muzyce przekonywał nas, że... bardzo przydało nam się w życiu codziennym i z pewnością jeszcze przydadzą. Do końca życia z pewnością będzie nam towarzyszyć. Yeah.
choć prawdę mówiąc było ich o wiele więcej, ale nie chcemy już Państwa więcej zanudzać. I przypominamy, że zbieżność imion, nazwisk, wyglądu i tym podobnych była zupełnie przypadkowa i nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Dziękujemy.